Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was pierwszego dnia naszych wielkopostnych rekolekcji online, które będziemy prowadzić dla Was w tym trudnym czasie, w którym przychodzi nam trwać epidemia koronawirusa, a jednocześnie szczególnym czasie Wielkiego Postu, w którym chcemy zgłębiać Słowo Boże, w którym chcemy z Panem Bogiem trwać i w krzyżu Chrystusa, w Jego miłości odkrywać siłę i pomoc. I o to w tym czasie chcemy się modlić, o to w tym czasie chcemy Pana Boga prosić. Dlatego na początku tego dzisiejszego dnia zapraszam Cię do wspólnej modlitwy. Wejdźmy w ten czas, wołając Ducha Świętego, który prosimy, by nas prowadził. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, przyzywamy Twojej obecności. Prosimy Cię, byś pobłogosławił czas tych rekolekcji, byś błogosławił nas kapłanów, którzy będziemy głosić Twoje Słowo, będziemy głosić Twoją Ewangelię. Błogosław wszystkich, którzy będą słuchać tych nauczania, będą uczestniczyć w tych rekolekcjach, będą łączyć się z nami przez internet. Prosimy, błogosław Panie wszystkie te rodziny. Błogosław każdego i każdą z nas, abyśmy potrafili tworzyć wspólnotę, abyśmy byli jedno przed Bogiem. Prosimy Cię, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty i namaszczaj nasze serca, by pozostały otwarte na Słowo Boże. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty, wołamy Twojej obecności. Błogosławimy ten czas w Tobie, oddajemy Tobie ten czas w całości. Pragniemy, aby każde słowo tu wypowiedziane było od Ciebie. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty i też zabieraj wszelkie rozproszenia, które by miały w tym czasie słuchania Słowa Bożego, modlitwy, by miały nas rozpraszać. Prosimy, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty z Twoimi darami, z Twoją mocą. O to prosimy, o to wołamy. Chcemy razem wielbić Boga tą pieśnią, wzywać Ducha Świętego, do czego Cię bardzo zapraszamy. Wołaj razem z nami, tam gdzie jesteś, w swoim domu. Chwalimy Cię, Duchu Boży. Niech nas ogarnie łaska Panie Twa. Duch Twój Święty niech dotknie nas, niech nas ogarnie łaska Panie Twa. Duch Twój Święty niech dotknie nas, niech nas ogarnie łaska Panie Twa. Duch Twój Święty niech dotknie nas. Duchu Święty, wołamy przez wstawiennictwo Matki Bożej, oblubienicy Ducha Świętego, Matki Boga i naszej Matki, której zawierzamy ten czas w pełni. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słuchajmy się w Słowo Boże. Mój drodzy, zgodnie z zapowiedzią będziemy pochylali się nad słowami z Ewangelii według świętego Jana o wskrzeszeniu Łazarza, fragment, który jest przeznaczony na piątą niedzielę Wielkiego Postu w roku A. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na miłości Chrystusa do Łazarza, miłości Chrystusa do swoich przyjaciół, do człowieka. Niech takim podsumowaniem, tytułem tej konferencji będą słowa Żydów o Jezusie, o to jak Go miłował. Myślę, że stąd to słowa też o każdym z nas, jak bardzo Jezus każdego z nas miłuje. I to pokazał przez przykład
właśnie swojej przyjaźni z Łazarzem. I kiedy słuchamy tych słów Ewangelii, kiedy je czytamy, to widzimy, że ta miłość Boża jest bardzo dziwna, taka po ludzku niezrozumiała. Śledząc ten fragment, właśnie widzimy tego przykłady. Chrystus na początku dowiaduje się o chorobie swojego przyjaciela Łazarza, ale nie idzie od razu, aby go uzdrowić. Czeka, nie wiadomo na co. Mówi, że choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Człowieczy został otoczony chwałą. I my, kiedy żyjemy w takim świecie, kiedy choroba nam zagraża bardzo mocno, to też możemy zadawać pytania właśnie o tą Bożą miłość. Dlaczego Pan Bóg już nie interweniuje? Dlaczego On jeszcze czeka, nie, zwleka nie wiadomo na co, żeby nas ratować? Przecież wie o naszej chorobie, wie o naszym zagrożeniu. Ale właśnie ta dziwna miłość Boga chce nam pokazać coś innego. Chce nam pokazać, że skoro miłość to troska o drugiego człowieka, kochać to znaczy czynić dobro, kochać to znaczy zatroszczyć się o jego dobro, to Pan Bóg chce nam w ten sposób pokazać, że tym największym dobrem dla nas nie jest to życie tutaj na ziemi, nie jest życie doczesne, nie jest uchronienie się od choroby, ale dostrzeżenie chwały Bożej. Że wtedy, kiedy rzeczywiście dostrzeżemy tą chwałę Bożą, zyskamy o wiele więcej niż tylko zdrowie i życie tutaj na ziemi. Po drugie, Chrystus chce nam też pokazywać, że ma na nasze życie konkretny plan, że On już wie. Zobaczcie, że kiedy wsłuchujemy, kiedy czytamy te słowa Ewangelii, widzimy, że tam dominuje pokój. Jezus jakoś nie zamartwia się nad to, jak to będzie wyglądać, ale On już wie. On ma plan. On zna też swojego Ojca, zna ten plan. I kiedy uczniowie mówią do Niego: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz, to jakby Jezus się tym nie przejmuje, On się nie martwi. Zobaczmy, że Jezus, kiedy przychodzi do grobu, kiedy widzi wielu Żydów, Martę i Marię, którzy płaczą nad śmiercią Łazarza, to On również się wzruszył, zapłakał, rozrzewnił się. Wyobraźmy sobie Chrystusa, który naprawdę współczuje tym ludziom, który ich rozumie. I w ten sposób też chce nam pokazać Jego miłość, że On nie patrzy tylko na to, co przed nami, że Jego miłość nie polega tylko na tym, że On mówi: uwierz, jest przed Tobą życie wieczne i o nic więcej się nie martw, ale chce nam pokazać, że Jezus jest z Tobą, Jezus jest przy Tobie, On Cię rozumie, On Ci współczuje w trudnych chwilach. I to słowo rozrzewnił się, jak ono jest przesiąknięte emocjami, takim głębokim żalem z tego powodu, że stało się coś strasznego. Jezus jest przy Tobie i niech ta Jego miłość towarzyszy Ci. Zobacz głębię, wielkość tej miłości Boga, który jest przy Tobie. Skąd wzięła się miłość w naszym życiu? Tak wielkie Boże obdarowanie i zadanie. Na pierwszych kartach Pisma Świętego czytamy: stworzył Bóg człowieka. Na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Nasza miłość pochodzi od Boga. Bóg chciał, byśmy miłowali. Chciał, byśmy byli obdarzani miłością i by naszą odpowiedzią zawsze była miłość. Doskonale wiemy, że nie zawsze jest to takie proste. Jednak w szczególny plan naszego życia Bóg wpisał miłość, bardzo konkretną, nieckliwą, płytką, nieufną, ale stworzoną na obraz Bożej miłości, tej najdoskonalszej, która nigdy się nie kończy. Tej, która, jak pisze święty Paweł, jest cierpliwa, łaskawa, nie szuka poklasku, nie pamięta złego. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. To fragment z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najczęściej, kiedy myślimy o miłości, mamy na myśli uczucie.
Jednakże miłość to coś znacznie większego, głębszego niż tylko uczucie. Gdybyśmy miłość ograniczyli do uczuć, nie pozwalałoby nam to przekraczać siebie samych dla innych, iść dalej, czynić czegoś więcej. A w Ewangelii świętego Jana czytamy: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował. Bóg obdarował nas życiem. W swoim zbawczym planie ukształtował nas takimi, jakimi jesteśmy. Na świat przyszliśmy dokładnie takimi, jakimi chciał nas Bóg. Później pozwolił, byśmy byli kształtowani zgodnie z zamysłem Bożej opatrzności, ale również przez nasze osobiste błędy, upadki. Nic, co dokonało się w naszym życiu, nie było dziełem przypadku. Dziś stajemy w pewnym momencie naszego życia, bardzo konkretnym, z wadami, grzechami, może złością do samych siebie, żalem, pretensją do innych. Ale wiecie co? Pan Bóg kocha nas właśnie takimi, z wadami. On sam nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Bóg nie bał się oddać swojego umiłowanego Syna za ciebie. Po to, byś mógł żyć i mieć to życie w obfitości. Jezus oddał swoje życie za ciebie, z miłości do ciebie. Spójrz, jak wielka to miłość, jak wartościowy jesteś. Bóg nie kocha twojego wyobrażenia o sobie, ciebie idealnego. Bóg kocha cię tu i teraz takim, jakim jesteś. Na nikogo nie patrzy z taką miłością, z jaką patrzy na ciebie. Na nikogo tak nie czeka, jak czeka na ciebie. I może się z tym nie zgadzasz. Może kłóci się gdzieś to z wyobrażeniem miłości, bo tak mało miłości w twoim życiu, bo nie potrafisz kochać. Jeszcze jedno. Miłość nie robi wyjątków. Nie myśli: ta osoba na nią nie zasługuje. Nie dzieli ludzi. Jezus oddał swoje życie za nas. To chyba najlepszy dowód, jak bardzo nas umiłował, jak cenni jesteśmy. Pozwól, by miłość ci wszystko wyjaśniła, by miłość wszystko rozwiązała. Miłość wyjaśnia i rozwiązuje bardzo wiele. Tą miłością jest sam Bóg. W tej trzeciej części naszego rekolekcyjnego spotkania chcemy, patrząc na Słowo Boże, na cnotę miłości, szukać zastosowania w codzienności naszego życia. Dlatego widzimy się w takich domowych warunkach. Ufność w Boży plan. Trzeba powiedzieć, że miłość to plan Boga na całe nasze życie. Bóg uczy, abyśmy miłowali w każdym czasie. Ufam, kocham, znaczy, że czuję się bezpiecznie, że komuś bardzo na mnie zależy. Jezus dość ofiarnie ukazuje tę kwestię w fragmencie naszej dzisiejszej Ewangelii, do której sięgamy, kiedy przychodzi do rodziny Łazarza. Chociaż wielu by mogło powiedzieć, żeby na pewno. Przecież przyszedł za późno. Znaczy na pewno za późno. Być może ktoś z jego rodziny bardzo potrzebował tego trudnego doświadczenia, aby wiele zrozumieć. Bóg wie. Wierzymy w to mocno. Bóg wie. Dlatego ufając Bogu, oddajemy się w Boże prowadzenie. Wierzymy, że Bóg naprawdę dobrze nas poprowadzi, bo On chce, byśmy prawdziwie żyli. Bóg chce, abyś żył wiecznie. Kiedyś słyszałem takie słowa: jeżeli chcesz w jakiś sposób rozśmieszyć Pana Boga, powiedz Mu o swoich planach. I często w wielu kwestiach naszego życia tak się dzieje. Ale Boży plan jest w pełni realizowaniem mojej, twojej, naszej drogi do zbawienia. Ja jako kapłan, siostry zakonne, mąż, żona, syn, córka, babcia, dziadek,
każdy odnajduje tę swoją realizację Bożego planu, swojej drogi do zbawienia, w swoim powołaniu. Ale łączy nas jedno, łączy nas przede wszystkim, że zostaliśmy stworzeni przez Boga, Boga Stwórcę, Boga, który jest miłością. Jesteśmy świadomi, że łatwiej jest realizować, odkrywać ten Boży plan w swoim życiu, kiedy wszystko jest dobrze, kiedy wszystko układa się po naszej myśli, kiedy wszystko, tak jak zaplanowaliśmy sobie, realizuje się codziennie. Ale dzisiaj spotykamy się w dość trudnym czasie. Czas epidemii koronawirusa, kwarantanna, pewne zatrzymanie się. Zatrzymał się praktycznie cały świat. I czas Wielkiego Postu. Łącząc to wszystko, przyjmujemy to jako czas wielkiej pokuty, zadumy, też głębokich refleksji, takich osobistych, duchowych. I nawet Pan Bóg, który widzi niejednokrotnie nasz upór, widzi odrzucenie, widzi zwątpienie, On nigdy nie rezygnuje. On ciągle zaprasza, aby ten Jego plan w naszym życiu mógł się realizować. Ja sam jako kapłan mam to poczucie pewnej niepewności. Myślę, że naturalnego u wielu z nas strachu, co będzie dalej. Każdy z nas na swój sposób, mąż, żona, zastanawia się nad losem swojej rodziny. Zastanawia się, a może wręcz boi się, co będzie jutro, jak będzie dalej, jak będzie z naszym utrzymaniem, jak wiele spraw się potoczy. Wielu uczniów, maturzystów, studentów zastanawia się, co będzie z ich czasem nauki, ważnych egzaminów życiowych. Wiele jest pytań, na które naprawdę dzisiaj nie znamy odpowiedzi i każdy z nas na swój sposób to przeżywa. I dzisiaj chcę Cię zaprosić, byśmy popracowali nad tym, by ta sytuacja i ta rzeczywistość budziły naszą ufność. Ufność w miłość. W miłość, którą jest sam Bóg. I chcę, abyś dzisiaj spojrzał na Boga. Spojrzał na Boga z miłością, bardziej niż zawsze. Z przekonaniem w sercu i ufnością zawołał: Boże nasz Ojcze, wiem, że jesteś. Wiem, że mnie prowadzisz. Zobacz, rozejrzyj się, ile już otrzymałeś. Spójrz na krzyż, znak największej miłości, poświęcenia Pana Boga. I na koniec chcę Cię zaprosić do pewnego zadania, aby ten czas rekolekcji, treści, które przeżywamy, abyśmy starali się je realizować w codzienności życia, bo o to też chodzi w tym czasie. Pierwsza rzecz, chcę Cię zaprosić w ten trudny czas, stań na modlitwie, starając się dziękować, bo wierzę, masz za co dziękować. Stawaj w jej dziękczynieniu, uwielbieniu Pana Boga. Znajdź dzisiaj taką chwilę w ciągu tego dnia, aby Bogu podziękować, aby Boga uwielbić za to wszystko, co już masz. Patrząc na codzienność swojego życia, może na swoją rodzinę, na swoje talenty, doświadczenia, to wszystko, czym zostałeś obdarowany. Nie bój się za to Panu Bogu dziękować. Druga sprawa, to doceń to, co masz. Doceń to bardzo mocno. To będzie wyrażane też w tym dziękczynieniu, ale przede wszystkim w takim czysto ludzkim zauważeniu tego w sobie. Sztuką jest zauważyć, że rodzina jest darem. Sztuką jest zauważyć, jak bardzo hojnie przez Boga zostałeś obdarowany. Sztuką jest zauważyć piękno i miłość w sobie samym. Naprawdę doceń to. I ostatnia rzecz, spróbuj to wyrazić. Jeśli trwacie w rodzinie, teraz w domu, porozmawiajcie. Powiedz żonie, mężowi, swoim dzieciom, swoim rodzicom, jak dobrze, że Cię mam, jak bardzo Cię kocham. Porozmawiajcie o tym, co jest dla Was ważne. Może dawno nie było ku temu okazji. O tym, co jest dla Was ważne, co jest dla Was bardzo cenne, potrzebne.
Jeżeli trwasz w samotności teraz w swoim domu, to pomyśl, może jest ktoś bliski Tobie, do kogo możesz zadzwonić, z kim możesz porozmawiać. A jeśli nie, to wyraź to w sobie. Wyraź to bardzo mocno w swoim sercu. Może nawet czasem takie praktyczne zadanie, by uczynić to przed samym sobą w lustrze. By widząc siebie powiedzieć, jak wiele masz, jak bardzo drogi jesteś dla Boga. Jak bardzo Bóg ceni to, co masz w sobie, to posiadasz co posiadasz i kim jesteś. Bóg chce dzisiaj kolejnego Twojego świadomego kroku w realizacji Jego planu. On bardzo Cię kocha. Cały Boży plan na nasze życie to miłość. Miłość, która jest od Niego. Poprośmy na koniec w tej modlitwie. Zawołajmy do Boga, Boga miłości. Panie, Ojcze, pełen miłosierdzia, pragnę zawierzać Tobie wszystkich, którzy teraz trwają w tej modlitwie, którzy łączą się z nami, którzy trwają w tych rekolekcjach. Panie, chcemy Cię błogosławić, chcemy wołać, byś przyszedł ze swoją miłością, byś doświadczał nas swoją miłością, by w każdej rodzinie, w każdym domu, w każdym sercu bardzo mocno Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo zagościło teraz. Prosimy Cię, Panie, abyśmy jeszcze bardziej mogli dostrzegać i doceniać Twoją obecność. Oto jak Go umiłował. Te słowa chcemy dzisiaj przyjmować. Te słowa Bóg dzisiaj kieruje do Ciebie. Oto jak bardzo Cię umiłowałem. Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas. Dziękujemy Ci za wspólne trwanie, za modlitwę. Bądź uwielbiony na zawsze. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Zapraszamy do trwania, do modlitwy. Zapraszamy Cię na Eucharystię, na wspólną adorację, na wspólny różaniec. Łączmy się w tym czasie, w trudnym czasie dla nas. Niech Wam Bóg błogosławi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.